Zaufaj. Zaufaj w to, że siła wyższa, siła światła prowadzi cię każdego dnia. Ona prowadziła cię również przez te stare doświadczenia, przez te wszystkie momenty głodu i chłodu. I to wszystko było konieczne, bo poprzez te trudności rosła twoja wytrwałość, wytrzymałość. Gromadziłeś wiedzę, doświadczenia. I to wszystko przygotowało cię do tego momentu, w którym jesteś teraz, że ten portal się otworzy. I teraz, gdy ten portal się otwiera, to trzeba jeszcze bardziej zaufać. Bo gdy takie morze nieograniczonych możliwości się pojawia, to można się zgubić, stracić orientację, bo nagle to cię przyciąga, nagle to. Gdy wszystko jest możliwe, to tak dużo impulsów się pojawia, że można się zatracić w drobiazgach. Ale gdy ty ufasz w siły wyższe, gdy w pełnym połączeniu z energią światła idziesz do przodu, to ty dokładnie wiesz, co jest twoim marzeniem, co jest twoim celem, co jest drogą twojego serca i w którym kierunku należy podążać i korzystać z tego morza nieograniczonych możliwości. Na nasze dzisiejsze spotkanie otrzymaliśmy jeszcze jedno przesłanie. I jest tych przesłań tak dużo, że mogłabym rozmawiać z tobą kilka godzin. Dlatego po naszym spotkaniu zastanów się i przemyśl to jeszcze raz. Poczuj to, że masz już za sobą ten stary etap drogi, został pokonany, otworzył się portal i w tym momencie staje do twojej dyspozycji to morze nieograniczonych możliwości. Co to dla ciebie oznacza? Połącz się z energią wyższą. Poczuj to światło w tobie, które rozświetla wszystko w tobie i wszystko wokół ciebie. I to światło poprowadzi cię dalej.